Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałbym pogratulować moim chłopakom, zawodnikom, którzy włożyli dużo serducha. Wszystkie założenia, które ćwiczyliśmy w naszym mikrocyklu, wychodziły. Prowadziliśmy 3-1. Szkoda mi tego remisu. Uważam, że zasługiwaliśmy na to, żeby zamknąć ten mecz. Polar News miał sytuację, którą powinien zamknąć na 4-1. Myślę, że wtedy już byłoby po meczu. Uważam, że widowisko stworzyliśmy, jak i my, tak i Polonia, bardzo efektowne dla kibiców. Dobry mecz. Jedyne, co najsłabszym ogniwem w tych meczach w ogóle, nie wiem, co się dzieje, są nasi sędziowie. I ja bym chciał wreszcie kiedyś usłyszeć, że jakiś sędzia, który popełnia błąd, ma jakieś konsekwencje, bo to, co wyprawiają sędziowie, dzisiaj też jeszcze dostał mój asystent czerwoną kartkę, nie wiadomo skąd, w szatni. Naprawdę, trzeba się za to też przyjrzeć temu sędziowaniu, bo to sędziowie, nasi polscy sędziowie, mówię to jeszcze raz, polscy sędziowie psują polską piłkę. Psują płynność grania w piłkę. Raz karny jest, bo ktoś dotknął piersią, później w rękę trafił, raz karny jest, raz nie ma. Zawsze się wytłumaczą. Za każdym razem się wytłumaczą. I później kto za to odpowiada? Ja, trener? Bardzo bym chciał, żeby ci ludzie, którzy po prostu psują te widowiska, też mnie ponosili jakieś konsekwencje. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, trenerze, za komentarz. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, Tomku. Dobry wieczór, Tomasz Nikar, portal Dunastolicy.pl. Jedno pytanie. W przedmeczowym wywiadzie przed dzisiejszym spotkaniem zapowiadał trener, że macie plan na Polonię, czyli jedną z jego składowych były takie te akcje ofensywne prawą stroną i dośrodkowanie. Naszym planem, naszym założeniem było, widzieliśmy, że Polonia bardzo dużo przestrzeni zostawia pomiędzy formacjami i tam kierowaliśmy nasze piłki. I dwie pierwsze sytuacje, pierwsza bramka padła. To, co żeśmy ćwiczyli, takie jakie założenie mieliśmy. Dobry wieczór. Dla kibiców, dla wszystkich, którzy oglądali ten mecz, myślę, że świetna reklama piłki nożnej. Bardzo dużo sytuacji, mnóstwo sytuacji, okazji do strzelenia bramek, ale dla nas z punktu widzenia z jednej strony cieszymy się, bo z sytuacji 1-3 wyprowadziliśmy na 3-3 i musimy na swój sposób ten punkt szanować, ale z drugiej strony stworzyliśmy tak olbrzymią ilość sytuacji bramkowych, że trzeba zrobić wszystko, żeby mecz wygrać. Popełniliśmy dzisiaj katastrofalną liczbę błędów indywidualnych, jeżeli chodzi o grę defensywną i to spowodowało, że w meczu u siebie tracimy 3 bramki, a to jest już naprawdę ciężki temat, ale słowa uznania dla zespołu, że mimo, tak jak mówię, momentu, w którym przegrywaliśmy 1-3, wyprowadziliśmy na 3-3 i jeszcze mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że nie pomogliśmy sobie dzisiaj, ale tak jak mówię, jest jeszcze 6 spotkań do końca rozgrywek. My musimy być cały czas gotowi, punktować jak najlepiej, jak najwięcej i wyciągnąć z tego meczu jak najlepsze wnioski. Także 3-3, bierzemy ten jeden punkt. Żałujemy, że nie mamy 3, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trenerze, za podsumowanie tego spotkania. Czy ktoś chciałby o coś zapytać? Tomku, bardzo proszę. Dobry wieczór, Tomasz Ligat, portal Dunastolicy.pl. Niewątpliwie bardzo widoczny był dziś brak w środku pola Kuby Piątka. Na trybunie widzieliśmy, że poruszał się o kulach. Jak wygląda jego sytuacja zdrowotna? Słabo, krótko powiem. Wczoraj na treningu doznał urazu mięśniowego, który prawdopodobnie wykluczy go do końca sezonu.